No, szykuję się, moi drodzy, powoli na rowerek. Jest dosyć mocny i zimny, taki przenikliwy wiatr, ale zobaczymy, jak mi pójdzie. Pojadę na taką moją traskę. Myślę, że dam sobie jakoś radę. Wezmę sobie podwójny strój, ale co tam mamy z tyłu? Patrzcie, co to jest. Dostałem paczkę od Microsoftu. Co to może być? Ja już się spodziewam, co to może być, ale coś mi się ta paczka wydaje za mała, jak na to, co się spodziewam, co to ma być. Ale nie mogę wam powiedzieć, co to ma być. Musicie sami zobaczyć, co to ma być. Ciężko się jedną ręką otwiera paczki. Chyba. Patrzcie, jak profesjonalnie zapakowane. Mów polu. Zobaczcie, tutaj jakieś ten. Co to? Tam coś w środku. Oho, ho. Wyjmę sobie kamerę, zobaczymy, co to będzie. Jestem ciekawy, więc zrobimy sobie ten unboxing teraz. Pad jest mocno zaklejony, więc trzeba rozcinać. Zobaczmy, nie będziemy się bawić, żeby tylko nic nie uszkodził. Podejrzewam, że to jest jakaś koszulka. Albo coś takiego, albo jakiś dokument. Planet Earth. To jest film chyba. Żeby można było przetestować to na czymś. Zaraz zobaczymy. Tu jest, o, czyli już wiemy, że to będzie Xbox One X. Tu mamy chyba, taki przewodnik jakby po tej konsoli. Co ona ma w sobie, w czym jest lepsza od zwykłej konsoli. I mamy jeszcze Forza Motorsport koszulka. Dobra, już widzicie ten uśmiech na mojej twarzy, bo Forza, no ja nie gram w torówki za bardzo. Ale tak, dostałem. No to jest ich taka teraz główna gra wyścigowa. What? O! Wow! Wow! Tego wam nie mogę pokazać, ale wszystkie te karty, które tutaj mam, wszystkie, każda z tych kart to jest jedna gra. To jest tak, co ja tu mam? Bo tutaj jest klucz do tej gry, nie mogę wam tego pokazać na nagraniu, ale jest tak. Assassin's Origins. Masakra. Call of Duty World War II. Nie wiem, jak będę radził sobie strzelance na konsoli. Destiny 2. Masakra, nieźle. Disneyland. FIFA 18. Forza 7. Już mam ją. Gears of War 4. O, w to sobie mogę pograć, bo w to nigdy nie grałem. Halo 3. To też mogę sobie pograć. Halo 5. Halo 2. Killer Instinct. Ok. Madden 18 to jest chyba. Nie wiem, co to jest. Jakaś sportowa giera. Middle of Earth. Shadow of War. Minecraft! Najlepiej. Rush. Jakaś gra Rush. Disney Pixar Adventure. Quantum Break. O kurde. Ricor. O! W to bym sobie pograł w Ricora. To jakaś fajna przygodówka była. Battlefront 2. Masakra. Super Lucky Theo. Właśnie to ja powinienem. Mógłbym wam te okładki pokazać nawet, żeby nie było, że ściemniam. Dostałem tak dużo gier. Jestem w szoku dosłownie. Zobaczcie, ile tu jest gier, tak? Są wszystko gry i na dole tutaj są klucze, których wam. No nie mogę pokazać, ale. Wartościowy podarunek, dzięki. I tutaj mamy. Oh shit! To jest tak. Tego wam też nie mogę pokazać, bo tu są klucze, ale tak. Jest Xbox Live Gold, Xbox Game Pass 3-miesięczny. Golda mam na też 3 miesiące. Mixer? Nie wiem, co to jest. Get. On ma to pewnie jakiś tam. Netflix. Jednomiesięczny Spotify, 30 dni ja mam Spotify'a, kupuję go, subskrybuję. EA Access jednomiesięczny i Full Experience Dolby Atmos, a to nie wiem, co to może być. No i została sama konsola. Jest to cię. To wychodzi razem z tym pudłem, ale udało mi się wyciągnąć, okej. Okay. To jest prawdopodobnie konsola. Cieszę się bardzo z tej konsoli, dlatego że będę miał nowego pada. Ten mój pad od Xboxa, który mam teraz, się już trochę ten. Tam szwankuje w jednym miejscu.
Tutaj dodatkowo dostałem jeszcze Xbox Live Gold i Games Pass. Wow, okej. I tutaj jest konsola sama w sobie, musimy ją odpakować, zobaczyć jak ona w ogóle wygląda. Kurde, trzeba przyznać, że pudełko jest mniejsze od zwykłego Xboxa nawet. Także idziemy w kierunku miniaturyzacji. I Xbox One X na szczęście jest smuklejszy od zwykłego X-a. I z wyglądu, no co, no takie pudełko po prostu, tak? Cyk. Jak będzie z zasilaniem? Zasilacz będzie oddzielnie? W tym pudełku jest tylko pad. Jest kabel HDMI, czyli wow, jest zintegrowany. Znaczy wow, zintegrowany. Bo ja kupiłem kiedyś zwykłego Xboxa i ten Xbox miał oddzielny zasilacz. To był taki pierwszy Xbox One. No i potem wyszedł Xbox One Slim, który miał zintegrowany ten zasilacz w środku pudełka. Na przykład jak tu macie PS4, no to w PS4 mamy w środku, nie? Ten zasilacz i nie musi tam nic z tyłu stać dodatkowo. To zajmuje dużo miejsca, to są dodatkowe kable, tak? No i na szczęście w Xboxie One X też mamy zintegrowany zasilacz w całej obudowie. Co do designu, wyglądu tego, no myślałem, że będzie większa skrzynka od zwykłego Xboxa, a się okazało, że jest smuklejsza. I mam tutaj dwóch konkurentów obok siebie. Będę musiał przeczytać w instrukcji, czy tego Xboxa można wstawiać w ten sposób. Ale konsolka PS4 stoi sobie u mnie tu. Xbox będzie gdzieś obok. Nie wiem, z której dokładnie strony. Sorry, tak ubrudzony. Nie jest brudne, tylko tak się tu odbije. I tutaj by był sobie ten Xbox. No i zobaczcie, fajnie, bo nie będzie zajmował dużo miejsca. Dostałem masę gier na tą konsolę. Wow. Także spoko, jestem zadowolony. A sam pad ponoć też się troszeczkę różni od tego mojego. Teraz sobie zobaczymy. Chodź tu padzie, ty. Tu mamy bateryjki też, cholera, wszystko na wypasie. Ponoć się różni, tak, bo ja już grałem właśnie teraz jak byłem na prezentacji Need for Speed'a, to właśnie tam miałem tego nowego pada i zobaczcie. Tutaj jest na przykład, i tak, stary pad jest tutaj błyszczący, ten nie jest błyszczący. Stary pad jest brudny, nowy jest czysty. W nowym padzie mamy wejście słuchawkowe, w Xboxie Slim, z tego co mi pisali użytkownicy i widzowie, też mamy tutaj wejście słuchawkowe już zintegrowane. Do tego trzeba było taki piernicznik dodatkowy dokupować, a tutaj już to wszystko jest w komplecie. No i mamy też inne tutaj obwódki tych gałek, tak mi się wydaje, że to troszeczkę inaczej wygląda, takie bardziej, tutaj jest bardziej takie ścięte, tutaj jest bardziej takie ostre, tutaj w tym miejscu. Krzyżak widzę, że jest taki sam, tylko że tutaj jest cichszy w tym padzie. No i tutaj mamy chyba nic, większych różnic nie ma, poza tym, że tu jest brudne. Może tutaj te gałki, nie gałki, tylko te triggery są bardziej pod kątem w tym padzie, takie mam wrażenie, może mi się tak wydaje, ale ogólnie cieszę się, że z tego pada, ten jest już taki bardziej zużyty, chociaż w tym starym wydaje mi się, że fajniej przyciski te tutaj działają. Wiem, że patrzycie się na te pędzelki, ja już tłumaczyłem do czego one są do czyszczenia klawiatury, o, w ten sposób, tak? I jak jest brudna, to bardzo fajnie się tym czyści, a nie, że do makijażu, to do makijażu nie używam, wystarczy się wykąpać i już makijaż zrobiony. No, a z tyłu sobie wygląda tak, no to bardzo podobnie z wyglądu, pady od Xboxa są najbardziej wygodne w ogóle w użytkowaniu, działają ze wszystkimi grami, nie ma żadnego problemu. Ale wygoda przede wszystkim, nigdy się nie męczyłem, nigdy moje ręce nie bolały od tego pada. Pod od PS4 też jest spoko. PS4 Pro też jest spoko, ale tutaj z kolei mniej mi się podoba układ tych gałek. Zdecydowanie bardziej mi pasuje w tych padach. No i tak to wygląda. Odpalę sobie na dniach konsolkę i zobaczymy, jak będzie sobie śmigać. Kurde, trochę żałuję, że nie wziąłem aparatu, nie miałem przy sobie, bo miałem go w bagażniku. Bym wam pokazał, jakie ładne widoki są po drodze. Drzewa, tak ten, liście usychają, żółte się robią, czerwone.
Mam taką dziwną, skwaśniałą minę, dlatego że jest kurwa zimno, strasznie. Zajebiście, jest 7 stopni. I nie wiem, jak mi wyjdzie dzisiejszy trening. Jestem zapięty, za mało mam tu pod szyją. Tak, no nie fajnie. Muszę się jakoś szybko rozgrzać, nie wiem, jak to zrobię. Oh my god. No, mam jakieś 1,5 godziny na trening w dzień i potem jeszcze będę musiał dokończyć w nocy, czyli trzeba założyć lampki, wziąć żarcie. Oh my god, jest zimno. Kurde, kto w taką pogodę chodzi na rower? Ja. No i jestem sobie w takim miejscu. Jakbym miał dobry aparat, to by było widać gwiazdy. Jest bardzo ładnie, tam daleko widać księżyc. Daleko, nie? Jest zimno, nie wiem, z 5 stopni, może 6. Coś koło tego, jestem na takim moście obecnie. Zostało mi z 20 km do przejechania jeszcze. Zobaczmy na mój zegarek, co mi tam pokazuje. Ej, pokazuj mi, musi się podświetlić, bo inaczej ten aparat nic nie zobaczy. Więc tak to wygląda. 48 km już, godzina 51 minut, czyli zaraz powinienem coś zjeść. No i 23 km mi zostało do domu, znaczy do auta w sumie. Do domu jeszcze dodatkowe paręnaście kilometrów autem. Ale zmarzły mi trochę stopy i mimo, że mam dwie pary skarpet, więc musi być zimno. Gdzieś szacuję, że tu może być nawet i z, nie wiem, z 4 stopnie, no 5, nie będę przesadzał, tak? Jest zimno. No niewiarygodne, wróciłem już. Zaraz pokażę wam staty treningu. Oj, chyba mam dziwny głos od tego zimna. Oh my god, ale zimno! Ale dziwnie wyglądam w tych oksach. I tak na uszach mam takie ten. Sobie naciągnąłem moją czapeczkę. Ale głos mam jakiś taki wyprany, jakby ktoś w perwolu czy coś takiego. A daj spokój. Ale dojechałem, kurde. Stopy nie czuję, stóp dosłownie. Jest tak dziwnie, strasznie. Szybko się rozciągnę, idę do auta, odpalam auto i odjeżdżam. Najlepsze jest to, że... Ale to zaraz wam powiem coś o aucie, tylko się rozciągnę szybko. Więc opcja jest ogólnie taka, że byłem teraz w Volvolandzie i no spuszczałem się na temat tych samochodów, że to fantastyczne auta i są fantastyczne, bardzo lubię. Ale w moim Volvo zepsuło się ogrzewanie, nie wiem, czy jakiś termostat czy coś, będę musiał oddać do mechanika, żeby mi to naprawił. I tyle. Ale chodzi o to, że wiecie, wychwalałem, przyjeżdżam, ja to zawsze tak mam, że jak coś pochwalę, to się na 100% spierdzieli. Zawsze tak jest. Jak oglądacie moje filmy z gameplaya różne, jak pochwalę jakikolwiek samochód w grze wyścigowej, na 100% będę się nim rozwalał na każdym zakręcie w tej grze. Więc tak, zobaczmy. Wypełniłem swój dzienny trening w 407% dzienna aktywność. Chyba dziennik, tak. Wchodzimy w dzisiejszy trening. Kolarstwo. I tak, 2 godziny tam coś było. 67 km przejechałem i średnia... Najlepsza średnia prędkość 26 km. Ale wiecie, dlaczego jest taka niska prędkość? Dlatego, że w jednym miejscu, o, to wam też opowiem historię zaraz. W jednym miejscu były roboty drogowe i musiałem pojechać zupełnie inną drogą. I tam się zatrzymałem na chwilę i myślałem, gdzie mam pojechać. A w tym zegarku jeszcze nie ustawiłem sobie automatycznego stopowania treningu w momencie, kiedy nie jedziemy. I dlatego ta prędkość średnia jest taka niska. Ogólnie opcja jest taka. Były wybory tutaj w Niemczech, po tej, nie wiem, czy to regionalne jakieś, czy coś takiego, jakieś może parlamentarne, coś takiego, nie mam pojęcia, może, nie wiem, no były wybory sobie. I wiecie, jak są wybory, to wszędzie są powieszane plakaty tych kandydatów do Sejmu, czy tam, nie wiem, co oni tam mają, no powiedzmy, nie? I był sobie taki koleś, który nazywał się Stefan Zierke. Nie wiem, kto to jest. Może jest to całkiem spoko ziomek, tak?
Ale za każdym razem, jak podjeżdżałem jakąś górkę na treningu szosą, a jeździłem bardzo dużo w tym roku, jak dla mnie, to za każdym razem widziałem jego mordę. I tak sobie myślałem, cholerny Stefan Zierkę. Zasrany, kurde, pajac. Tyle, co ja na niego tam nawyklinałem na trasie. No i właśnie teraz sobie jadę w takie jedno miejsce. I akurat są tam roboty drogowe. I zgadnijcie, czyj plakat był przy tych robotach drogowych. Tam, gdzie wyznaczyłem sobie ścieżkę. Stefan Zierkę. Stefan Zierkę prawdopodobnie przegrał wybory przeze mnie, bo na niego nawyklinałem. I zakopał bombę tam i kazał odkopywać ją. I oni ją odkopują już 2 miesiące. Powiedział, że nie odkopie i zostawi ją tam, bo przegrał wybory i ja nie mam teraz fajnej ścieżki do jazdy. Cholerny Stefan. No nic, ja odpalam furę. Będę jechał. Ja mam tak, mam tu grzane dupy w tym Fordzie, o przepraszam, Volvo. Więc muszę to włączyć i to jest jedyne ogrzewanie, jakie ja teraz mam. Jeśli bym to wyłączył, to zamiast ludzka by tu siedziała kostka lodu. Fajnie, pobieram sobie Forza Horizon 2 na Xbox One X, a tam mieliśmy też ciekawy świat, fajnie brzmiące i fajne samochody, więc fajnie będzie powrócić sobie do Horizon 2. Po dobrym treningu Astonek przyszedł pomóc mi jeść, nie? On by chętnie tu pomógł, on pomocny jest piesek, chciałby tutaj pomóc. Bardzo chciałby pomóc. Więc tak, ryż, taki sos słodko-kwaśny kupiłem w słoiku. Troszeczkę przypalony, ale w środku taki jednak surowy. Rób wyjazd stąd lepiej, bo zaraz będziesz miał. No i tutaj warzywka, takie sobie. Nic specjalnego, żeby głód jakoś tam zamaskować, powiem wam. No. O, takie mam.